Dobry wieczór, Marcin Jaskuła, Łukasz Szała. Witamy na losowaniu 5. edycji Ligi Mistrzów. Dzisiaj z nami w studio będą obecni goście. Gospodarze rozgrywek, pan wójt Bogdan Kemnic. Wójt gminy Kleszczewo. Tak, oraz dyrektor ośrodka sportu w gminie Kleszczewo, pan Michał Żelazek. A także nasz sponsor, firma Orlico Katarzyna Wolna, którzy pomogą nam przeprowadzić losowanie właśnie 5. edycji Ligi Mistrzów. Mamy 5. edycję, która jest przed nami. Za nami edycja 4. Spójrzmy, jak doszło do finału, jak te drużyny dobrnęły właśnie do... A grały Ansbruk Gostyń oraz KS Białatki Winiary Gniezno, który zespół ten zapewnił sobie awans do Mistrzostw Polski, które już w czerwcu w Krakowie. Dokładnie. Spójrzmy, jak wyglądała droga do finału obu zespołów. Czwarte 50 i tak dalej, i tak dalej, żeby można
dalej oczywiście to sobie zobaczyć. Teraz pora na uczestników z podziałem na koszyki w tej edycji Ligi Mistrzów. Koszyki są podzielone według miejsca zajętego w danej lidze. Mistrzowie znajdują się w koszyku pierwszym, w koszyku drugim. Wicemistrzowie, w koszyku trzecim, zespoły, które zajmują miejsce trzecie, a czwarte? Zespoły, które walczą w barażach, które już przed nami w niedzielę, oraz dziesiąta drugą, które zajęło czwarte miejsce. Chciałbym zaznaczyć jednak też, ponieważ jest pięciu mistrzów w pierwszym koszyku. Oraz w drugim jest też pięciu mistrzów. Tak jest, dlatego też awansuje drużyny, które nie zostaną wylosowane w pierwszej i drugiej drużynie. Trafią z koszyka czwartego. Koszyka czwartego, dokładnie. Spójrzmy na koszyk pierwszy. A w nim Walka Koszczyn, Torpedo Sylipa Łatwisk, Instalator Śrem, Unirem Gniezno oraz drużyna Meyer Turkalisz, mistrz tego miasta. Także mistrzowie pięciu lig w pierwszym koszyku, a w drugim wicemistrzowie, czyli Kotowo ze Śremu, FC Bana z Poznania, Husaria z Gniezna, Zabójcze Skuteczni z Kalisza oraz Dzikie Bąki z Kleszewa. I koszyk trzeci, a w nim Greenbelt Śrem, Siupa Kamra Poznań, Telo Objadki Winiary Gniezno, zwycięzca poprzedniej edycji Ligi Mistrzów Wielkopolski oraz Manhattan Team Swarzec, zespół, który zajął trzecie miejsce w Kleszewie. Wszystkie zespoły. A w czwartym koszyku następujące drużyny. Dzika Duboń, czyli drużyna, która zajęła czwarte miejsce w Poznaniu oraz zwycięzca Malarzy, który wystąpił z Podjolki, Dzikie Bytomki oraz Lubarstwo. Przypomnijmy też o dodatkowej nagrodzie, oprócz wspomnianego wyjazdu do Barcelony oczywiście. Tak, w czerwcu Mistrzostwa Polski w Krakowie, te obiadki w miarę, tak jak wcześniej wspomnieliśmy, pojadą, bo jest jeden z 20. edycji majowej Ligi Mistrzów, dlatego walka na pewno będzie tutaj. Nim przystąpimy już do losowania pierwszego koszyka, naszej Ligi Mistrzów, przypomnijmy sobie, jak to było do tej pory, kto wygrywał poszczególne Ligi Mistrzów. Pierwszym triumfatorem był? Pomaz Zawodniki. Pomaz Zawodniki, zespół, który wraca prawdopodobnie po roku nieobecności do naszych rozgrywek, dlatego rywalizacja znów będzie na pewno... Będzie napięta, bo przypomnijmy, że Pomaz oprócz zwycięstwa Ligi Mistrzów wygrał wszystkie mecze w ligach i w Szamotułach, i w Obornikach. Tak, ma imponujący bilans. Imponujący bilans, 3 punkty w każdym meczu. Tak jest. Na razie rekord niepobity. I chyba to będzie niepobity, bo nasza liga tak się rozrosła, że ciężko teraz nawet takie wyniki. Kolejny triumfator, również zespół, który reprezentował ligę. Z Obornika. Tak. Remontowy mocny Oborniki. Trzecia edycja, to zwycięstwo drużyny z Podjolki. Zespół ten jako pierwszy pojechał na Mistrzostwa Polski. Wynik jednak... Tak, był trochę gorszy niż atmosfera. Tak, atmosfera była aż kapitalna. Wynik trochę gorszy. Na szczęście bramkarz nie dogrywała w meczu o miejsce 9. Nie domagał, przez to udało nam się zająć przedostatnie miejsce. Miejmy nadzieję, że Teleobjadką w miarę i nowemu zwycięzcy uda się poprawić naszym. Wspomnieliśmy o Teleobjadkach, ale widzieliśmy wcześniej filmik, tak, który pokazywał drogę do finału właśnie. Kto będzie teraz mistrzem w maju? Jest to wielka niewiadoma, dlatego przejdźmy do losowania grup Ligi Mistrzów Wielkopolski wiosna 2014. Przejdźmy na to. Pora więc rozpocząć losowanie. Zapraszam do siebie gospodarza rozgrywek, wójta gminy Kleszewo, pana Bogdana Chemnicki. Pierwszy koszyk złożony z mistrzów poszczególnych lig, Ligi Wielkopolskiej. Proszę bardzo, rozpoczęcie losowania. Pierwszym szczęśliwcą, które trafia do grupy A, mistrz z Kalisza, Meyer Turkalisz. Meyer Turkalisz trafia do grupy A. Spójrzmy dalej, kogo los przydzieli do grupy B. Ja przypomnę, że w grupie A i B mecze będą rozgrywane w Tulcach, natomiast grupa C i D zagra w Kleszczewie. I grupa B
Mistrz Gniezna. Unirem. Unirem Gniezno. Grupa C. Kolejny mistrz, spójrzmy. Z jakiej ligi? Jest to mistrz z Poznania. Torpedo Semipałatyńsk. Zespół Torpedo. Zwycięzca Ligi Wielkopolskiej w Poznaniu. I teraz drużyna, która trafi do grupy D. Jest to Warka Kostrzyn. Warka Kostrzyn w grupie D. Mistrz Ligi Kleszczewo. Czyli drużyna, która tutaj pozostała, trafi do czwartego koszyka. Będzie rozlosowana na koniec. Dziękuję bardzo za głosowanie. Zanim przystąpimy do głosowania drugiego koszyka, prosimy o zapoznanie się z rankingiem najlepszych drużyn z jesieni 2013 roku. I zapraszamy do głosowania drugiego koszyka. Tym razem pomoże mi sponsor naszych rozgrywek, firma Oligo Sport, Katarzyna Wolna. Zapraszam Panią. Dobry wieczór. Drużyny już w koszyku. Proszę o wylosowanie pierwszego szczęśliwca. Kto trafi do grupy A? Spójrzmy. FC Bana Poznań. FC Bana z Poznania. Wicemistrz z Poznania trafia do grupy A. A w niej już Meyer Tour skończy. Teraz spójrzmy. Kto trafi do grupy B, w niej nic nie zna, zespół Unirem. A Unirem trafia na Dzikie Bąki. Dzikie Bąki, czyli drużynę, która zajęła ostatnio drugie miejsce w Kleszczewie. Pora więc na grupę C. Grupa C, tam już czeka Torpedo Semipałatyńsk, mistrz Poznania, który zmierzy się m.in. z Husarią Gniezno. Husaria Gniezno, wicemistrz Ligi Wielkopolskiej Gnieźni. I spójrzmy, jeszcze grupa D. Tutaj Warka Kostrzyn czeka na swojego rywala. Zabójczo skuteczny. Drużyna, która długo była liderem w Kaliszu. Ostatecznie skończyła na drugim miejscu. I podobna procedura jak przy pierwszym koszyku, drużyna, która została tutaj w koszyku, będzie zastosowana na sam koniec, w czwartym koszyku. Dziękuję bardzo. Dziękuję za pomoc. Nim wylosujemy drużyny z trzeciego koszyka, spójrzmy na ranking, jeśli chodzi o najlepszy atak tego sezonu. Policzone zostały bramki zdobyte w poszczególnych spotkaniach. A ja do pomocy zapraszam tym razem dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Kleszczewie, kolejnego reprezentantów gospodarzy, pana Michała Szarasa. Dobry wieczór. Dobry wieczór. I drużyny już w koszyku. Spójrzmy, kto trafi do grupy A, której Meyer Tour z Kalisza i FC Bana z Poznania. Do grupy A trafia zespół ze Śremu, Green Bike. Green Bike Śrem. Grupa B, kolejna grupa, która zagra w Turcach. Unirem, Gniezno i Dzikie Bąki oraz zespół z Kleszczewa, Manhattan Team Swarzędz. Manhattan Swarzędz. Jeszcze grupa C. Grupa C. Na swoich rywali czekają Torpedo oraz Husaria. No i nie będzie to łatwa grupa. Zwycięzca poprzedniej Ligi Mistrzów Telo Biatki Winiary. Zespół z Gniezna. I dla formalności grupa D. Gdzie Warka Kostrzyn oraz Zabójczo Skuteczni czekają na rywala. A będzie nim Siupa Kabra Poznań.
Dziękuję bardzo za pomoc. Ostatnio. Nim poznamy ostateczny rozkład grup, pójdźmy na najlepszą obronę według naszego rankingu. I do losowania z czwartego koszyka zapraszam również wójta gminy Kleszczewo, pana Bogdana Kamica, który podobnie jak w pierwszym przypadku pomoże mi w losowaniu. A tutaj są już Meyer, tu FC Bana oraz Greenbike i trafi do niej jeszcze jeden zespół. Dzicha Duboń, zespół, który praktycznie rzutem na taśmę wywalczył awans do Ligi Mistrzów, zajmując czwarte miejsce. Grupa B, Unirem, Dzikie Bąki, Matata oraz Kotowo, Śrem. Znamy więc już grupy A i B. Pozostały jeszcze dwa zespoły w tej stawce. Grupa C. Torpedo, Husaria, Teleobiadki i Instalator Śrem. Grupa C. Torpedo, Husaria, Teleobiadki, Instalator Śrem. Także wiemy, że w grupie D to będzie prawdziwa grupa śmierci. Ale jeszcze dla formalności, oprócz walki kostrzyn, zabójczo skutecznych i Śrupakabry, zwycięzca barażu pomiędzy zespołami z Podjorki, Dzikie Pytongi i Duma Losowa. Znamy już rozkład grup, możemy go tutaj zobaczyć. Dziękuję bardzo za pomoc w losowaniu, panie wójcie. Powodzenia. Dziękuję również, powodzenia. Marcinie, jakbyś skomentował losowanie, które przed momentem dokonało się na naszych oczach? Bardzo ciekawe. Dla mnie grupa C i D, grupy śmierci, ale no... Zdecydowanie najmocniejsza grupa C, mocna grupa D, ale równie mocne grupy A i B. Tak, a grać w kolejnym widzeniu. No nie ma słabych. Nie ma. Przekonaliśmy się w poprzednich edycjach, że wyrastały nagle nowe gwiazdy, nowe drużyny, które... Często faworyci też odpadali. Dokładnie, dlatego już 18 maja czekają... Praktycznie nie można się doczekać. Tak, jeszcze rozpoczęcie sezonu, ale ta liga mistrzów już gdzieś tam... Już elektryzuje. A teraz przejdźmy do losowania nagrody w naszym konkursie na fanpage'a, na najładniejszą bramkę. Gdzie głosowano na najładniejszą bramkę sezonu. Ponad 110 oddanych głosów, co nas bardzo cieszy. Za co też bardzo dziękujemy. Tak, i rekordowa ilość tworzeń filmu z najładniejszą bramką sezonu, prawie 2000. Dlatego wylosujemy teraz dwie osoby, które otrzymają karty prepaidowe doładowane kwotą 50 zł przez naszego sponsora biuro podróży Fanclub. Mamy jeszcze trochę zamieszan. I losujemy. Mamy już pierwszą osobę. Andrzej Sitarz. Andrzej Sitarz, pierwszym zwycięzcą w naszym konkursie. Zamieszam ponownie. I losuję. I druga osoba, która już wygra. Łukasz Wielgosik. Łukasz Wielgosik i Andrzej Sitarz otrzymują te karty prepaidowe. Dziękujemy za wzięcie udziału w konkursie. Przekażemy pocztą te karty. A żegnamy się z Państwem. Zapraszamy do obejrzenia bramki sezonu jesień 2013. Zapraszamy też na Orliki już 22 marca. Startujemy w Kleszczewie 23 marca w niedzielę. Ekstraliga w Poznaniu. A w następny weekend 28-29 kolejne ligi. Kolejne miasta. Ostatnie ligi startują nowe lokalizacje 6 kwietnia. Tak jest. Zapraszamy. Wciąż można się zgłosić do naszej ligi. Zapraszamy.